reagować. O. Jakoś się reaguje, że to potem... O. Bociany muszę mu coś większego dać, bo bociany mają tak, że po prostu on musi tak wziąć i do góry. Mama mu jajko robi takie. Rodzina zadzwoniła do nas, że Wojciech nie jest 5 młodych, no i że stare bociany wyrzuciły go z gniazda. Wczoraj mu czyczownic nakopałem, także też jadę czyczownicę i ślimaki. Karpia mu dajemy. Jak dżdżownicę brał, to tak machał dziobem, jakby chciał go, jakby chciał tę dżdżownicę rozszarpać. To jest dorosły bocian się ten. My jak po niego przyjechaliśmy, to on wstał, w tym pudełku go niósł ten weterynarz, czy ten właściciel. I on wstał i zaczął machać skrzydłami i klekotać. Tak jak ten, tak jak prawdziwy bocian, tak rozłożył skrzydła i klekotał. Może się do mnie przyzwyczai, bo to jak mały, to się prędzej przyzwyczai niż taki jak Stefan, że... O, chyba zaraz. A nie, może nie. Chyba coś się będzie szykował do... A no. O! Petardy puść. Boluś ktoś napisał, żeby go nazwać. Nie wiem, zrobię to, co ma więcej głosów. Na razie Kozubuś ma najwięcej. Jak taka większa kura, to chyba to. No to na pewno. Wyprostowo. Na stoliku tam jest słońce. Tyłkiem w stronę trawy już załatwione. Jutro przyjedzie weterynarz, żeby zobaczyć go, tam patrzeć na niego, żeby go jakoś tam zbadać, czy nic mu nie jest. Może go się wychowa.